odwiedź targi książki Empiku dostępne na empik.com i w salonach na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do minus 50%. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do naszych salonów, w których czekają dodatkowe promocje. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź, jakie inne atrakcje dla Ciebie przygotowaliśmy. Na program zaprasza sponsor. Producent herbat marki Lipton. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, punktualnie o godzinie 18 w kolejnym dniu najważniejszej literackiej imprezy tej wiosny, a więc targów książki Empiku. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga i mam ogromną, naprawdę ogromną przyjemność i radość prowadzić na zmianę z kolegami i koleżankami, dziennikarzami i dziennikarkami spotkania targów książki. Kłaniam się Wam w imieniu całej naszej ekipy, która przygotowuje dla Was to wydarzenie, te wszystkie spotkania, które inspirują do czytania wspaniałej literatury, która cieszy serce i rozwija umysł. Tradycyjnie w lewym dolnym rogu, w ten sposób sobie powtarzam, która jest lewa, która jest prawa. Oczywiście Bernard Kinow, elegancki, dostojny, uśmiechnięty, nasz niezastąpiony tłumacz polskiego języka migowego. Drodzy Państwo, jeśli jesteście z nami, to koniecznie udostępniajcie to spotkanie, koniecznie komentujcie i pytajcie, bo jedno z pierwszych pytań, które zadał po przyjściu, nie powiem, że spóźniony, ale tak na ostatni moment nasz dzisiejszy gość, to było pytanie, czy będą pytania od widzów, od publiczności, więc bardzo na nie czekamy. Tym bardziej, że Państwo wiedzą, o kim będziemy rozmawiać, bo to sam on, Edward Popielski, łysy, powraca w nowej powieści absolutnego mistrza elegancji i stylu, co widać, ale również mistrza misternie tkanych historii, co można przeczytać w tej najnowszej, W czasie zdrajców. Autor bestsellerowych powieści kryminalnych, laureat wielu nagród, filolog klasyczny, miłośnik filozofii, pozdrowienia od stoików. Mamy wspólnych znajomych stoików, więc ukłony dla pana. Marek Krajewski. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Nie poczuwam się, nie jestem mistrzem, ale tak czy inaczej traktuję pani słowa jako niezwykle przyjemny komplement, który może być dobrym prognostykiem na przyszłość, ponieważ staram się do tego mistrzostwa jakoś dążyć. Z każdą książką mam nadzieję, że udaje mi się pokonywać jakieś drobne szczebelki. To jest zresztą cel mojej pracy literackiej, aby każda książka nie była gorsza od poprzedniej. Ma pan taki cel naprawdę? Siadając do nowego Popielskiego na przykład, myśli pan, czym teraz zaskoczyć? Co mnie teraz zainspirowało, co może być szersze, ciekawsze, gdzieś tam bogatsze? Oczywiście. Tutaj jest taka trudna wędrówka, wie pani, między Scyllą i Charybdą. Z jednej strony mamy Scyllę przyzwyczajeń, a zatem moi bohaterowie pragną cały czas być w tym świecie, który polubili. Czyli to jest świat zaludniony przez pewne charakterystyczne postaci, choćby przez kobiety fatalne na przykład. No tak, coś tak tutaj. A z drugiej strony jest charybda jest nowości, czyli trzeba coś nowego wymyślić, żeby ta nowość, to nowum było pewnym wabikiem, żeby to nowum mogło przyciągnąć czytelnika, który być może tym starym sztafarzem jest trochę znudzony. I tu trzeba odpowiednio lawirować, ale ja już jestem doświadczonym autorem na rynku obecnym od wielu, wielu lat, 23 lata piszę książki, zatem staram się tę wędrówkę między Scyllą a Charybdą jakoś uskuteczniać bezkolizyjnie. Już się obawiałam, że pan powie, panie Marku, że pan jest doświadczonym lawirantem, skoro trzeba lawirować, ale coś tu jest na rzeczy. To jakie jest nowum w czasie zdrajców? Nowum jest tutaj dwojakie. Po pierwsze, jest bardzo wyrazista postać kobieca. O tym, że ta kobieta odgrywa bardzo ważną rolę w tej powieści, świadczy choćby jej okładka. Na okładce widzimy kobietę, która gra. To jest pianistka, ona świetnie gra na pianinie, a mężczyźni, którzy tam są na tych klawiszach, są to mężczyźni, którymi ona manipuluje. To jest taka kobieta fatalna, ważna bardzo postać w mojej powieści, to jest jedno nowum, a drugie nowum to jest miejsce. I tutaj powiem coś, co może czytelników zdziwić, bo to jest Wrocław. W tym momencie czytelnicy mogą zaprotestować, jak to? Jakie to jest nowum? Przecież pan ciągle o Wrocławiu pisze. Ale Popielski po raz pierwszy się znalazł we Wrocławiu. Edward Popielski do tej pory działał w różnych polskich miastach. Przede wszystkim był policjantem, który działał we Lwowie. Ale oprócz tego jego misje szpiegowskie kierowały go ku innym jeszcze rejonom Polski, a także działał w Wolnym Mieście Gdańsku. I teraz we Wrocławiu, w 1935 roku, tutaj trafiłem na pewien bardzo poważny problem literacko-narracyjny, powiedziałbym. Związany z
Eberhardem Mockiem? No właśnie, no właśnie. To jest, aż prosiło się, aż... No takich czułem... ma pan synów, że oni musieli tutaj jakoś ze sobą, ale... No właśnie. No właśnie. Otóż pierwszy raz panowie, oczywiście oni się spotkali już kiedyś, prowadzili tak. wspólne śledztwo w powieści Głowa Minotaura, której to powieści akcja toczy się w roku 1937. Później nastąpiło ich spotkanie w latach 40., w 45. roku, kiedy takie symboliczne spotkanie, kiedy panowie, tak jak homeryccy bohaterowie zamienili się na zbroje, tak panowie zamienili się na krawaty. Popielski dał Mockowi krawat z barwami Lwowa, a Mock Popielskiemu z barwami Wrocławia. Siedzieli panowie, takie bardzo ważna rozmowa. Jeden mówi do drugiego, opuszczamy nasze ukochane miasta, miasta naszego dzieciństwa, naszej młodości, idziemy w nieznane. Ale zawsze będziemy te miasta nosili w sobie i każdy z nich ma krawat nieco innego miasta niż to, w którym się wychował, ale jednak przypominający mu również o przyjaźni z drugim mężczyzną. Ebi i Edi spotkali się w latach 40., w 45. roku spotkali się we Wrocławiu. Czyli tak, w 37. i 45. Akcja mojej nowej powieści rozgrywa się w roku 35. I aż kusiło się, pragnąłem tych panów zetknąć ze sobą. Jak to zrobić? W 1937 w powieści Głowa Minotaura, ewidentnie widać, tę powieść pisałem w roku 2008, ewidentnie napisałem, że oni się widzą po raz pierwszy w życiu. No nie mogłoby być tak, gdyby się widzieli w 1935. Pamiętaliby siebie przecież. To tylko 2 lata. Zatem musiałem dokonać pewnego literackiego manewru. Jakiego? Nie chciałbym zdradzić. Poprosiłem moich czytelników, którzy są aktywni na mojej stronie facebookowej, poprosiłem ich o próbę rozwiązania tej zagadki. Pojawiło się mnóstwo głosów, pojawiło się mnóstwo rozwiązań. Bardzo się cieszę, że spotkało się z takim odzewem. Niektóre były niezwykle interesujące i podkreślające, że jakbym zapomniał o pewnych stałych motywach, o motywach wędrownych, które pojawiały się w moich poprzednich powieściach. Na przykład jakbym zapomniał o chorobie, na którą cierpi Edward. No właśnie, ja przyznam, że ja śledzę pańskie media społecznościowe z dużym zainteresowaniem. Przeglądam nie tylko zdjęcia z lasu, nie tylko zdjęcia pokazujące kulisy pracy twórczej, czy dzisiejszą hotelową kawę, którą piłam z panem tylko przy swoim biurku, czytając jeszcze powieść. I widziałam ten konkurs, bo to był konkurs dla pańskich czytelników. I też zwróciła moją uwagę pani Beata, którą pan wyróżnił w tym konkursie. I pisze pan, pani Beato, uświadomiła mi pani, że powinienem częściej nawiązywać do choroby Edwarda. Moją uwagę w kontekście, bo teraz czemu o tym mówię, w kontekście czasu zdrajców, moją uwagę w czasie zdrajców zwrócił taki początek, otwarcie, w którym dostajemy bardzo dokładny życiorys Popielskiego. To znaczy, czytamy jego akta, to jest świetne, bo możemy na różne rzeczy, na które być może nie zwracaliśmy wcześniej uwagi, tę uwagę zwrócić. A jeśli go nie znamy, no to go poznać. Czemu pan to robi? Otóż to, właśnie dlatego. Czytelnicy, którzy go nie znają albo zapomnieli o nim, mają możliwość odświeżenia sobie tej postaci. W każdej mojej powieści ostatniej o Popielskim, w każdej tej powieści szpiegowskiej, bo jak pani wie, od kilku powieści Popielskiego osadzam w roli agenta wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, słynnej legendarnej dwójki polskiej, przedwojennego wywiadu polskiego i kontrwywiadu. Otóż w każdej z tych powieści, żeby jakoś po pierwsze odświeżyć tę postać moim czytelnikom, albo też tym, którzy po raz pierwszy z nią stykają, uświadomić, co to jest za człowiek, zawsze zamieszczam taki życiorys Edwarda Popielskiego. Oczywiście staram się to robić tak, żeby nie nudzić czytelników powieści Czas zdrajców. To jest akurat moment, kiedy kapitan Jan Henryk Żychoń, świetna postać, bardzo autentyczna bohater, postać. Wiem, bardzo będziemy o nim rozmawiać za chwilę więcej. Tak, czyta, ponieważ jest umówiony z Popielskim, wezwał go do siebie, czyta jego akta. I to jest przeplatane. Tutaj Żychoń czyta, tutaj opisuję powiedzmy scenerię zimowej Bydgoszczy, bo przyjeżdża Edward Popielski do Bydgoszczy, gdzie ma się spotkać z Żychoniem. Tutaj znów Żychoń wraca do lektury, żeby to nie było nudne, zatem przerywam samą lekturę tych akt różnymi scenkami rodzajowymi. Tak czy inaczej poznajemy wtedy Popielskiego. Czytelnicy, którzy po raz pierwszy by sięgnęli do moich powieści z Popielskim w roli głównej, mają okazję go poznać. I wtedy się to też dowiadują, oczywiście, że Popielski cierpi na epilepsję fotosensitiva, czyli na epilepsję światłoczułą.
Swoją drogą muszę pani powiedzieć, przyznam się. Że nie ma takiej choroby. Jest taka. jak najbardziej jest taka choroba. To znaczy bardzo wiele, niekoniecznie istnieje taki podgatunek tej choroby. Epilepsja sama jako taka bywa często wywoływana impulsami drgającego światła. Na przykład epileptyk jadąc rowerem w szpalerze drzew, musi bardzo uważać, żeby nie patrzeć na migające słońce pomiędzy liśćmi drzew. Dlatego też na takich filmach, albo na wideoklipach, albo na koncertach jest ostrzeżenie przed tymi światłami, bo one tak są niebezpieczne. Jest. Tak jest. Światło stroboskopowe bardzo źle wpływa na ludzi chorujących na epilepsję, oczywiście. Zatem, ale epilepsja fotosensitiva jest takie określenie oczywiście tej choroby. Jest to w literaturze medycznej, w słowniku polsko-łacińskim, medycznym, oczywiście sprawdzałem to, jest. Domyślam się. Natomiast, wie pani, też muszę przyznać do jednej rzeczy. Otóż to jest bicz, który sam na siebie ukręciłem. Bo nie można go wypuścić nigdzie w ciągu dnia tego popielskiego, otóż tak? To, wie pani, ja to strasznie komplikuję życie. W pierwszej mojej powieści, którą pisałem w roku 2008, pierwszej powieści o popielskim, czyli w głowie Minotaura, wymyśliłem sobie, że stworzę oryginalną postać bohatera, który prowadzi swoje śledztwo wyłącznie w nocy, a w dzień porusza się w czarnych cwikierach, jak mówiono, czyli w binoklach czarnych, prawda? To jest jego dzienny strój. Natomiast strój jego powiedzmy, no, twarzy. Otóż stylizacja. Stylizacja, tak. Wymuszona stylizacja, tak. Czarne okulary, czarne binokle, cwikiery, jak nazywano. No dobrze, ale tak, po pierwsze, każda kolejna książka, którą pisałem o Popielskim, wcale nie wymagała prowadzenia śledztwa w nocy. Żeby napisać książkę... Raz zabawnie, nie? Ale tak siódma część, piąta, to oczywiście robi trudniej. Poza tym jeszcze był jeden motyw, dla którego wprowadziłem tę epilepsję światłoczułą. Otóż Edward Popielski, powieści Głowa Minotaura, podczas ataków epileptycznych doznaje różnych mniej lub bardziej przerażających wizji. I te wizje mają jakoś współgrać z jego aktualnym śledztwem. Chciałem wprowadzić motyw niesamowitości. Pod wpływem pewnego filmu, znakomitego zresztą, o Kubie Rozpruwaczu, filmem z Michaelem Caine'em, który był film dwuczęściowy pod koniec lat 80. prezentowany w telewizji polskiej, ponieważ na mnie zrobił ogromne wrażenie. Michael Caine jako główny śledczy, jako detektyw, podczas zamroczenia alkoholowego miewa przerażające wizje, które nie tylko, że współgrają ze śledztwem, które prowadzi, ale wręcz są impulsem do nowych poczynań policjanta. I chciałem coś podobnego wprowadzić w mojej powieści. I tak, ani mi się nie udało ciągle tej akcji osadzić w nocy, ani też te wizje jakoś nie zawsze były tutaj dla mnie istotne i ważne. I w końcu o nich zapomniałem. I po prostu w każdej kolejnej książce czytelnicy mi przypominają, panie Marku, a gdzie jest epilepsja? A gdzie są wizje Popielskiego? Wtedy posypuję głowę popiołem, mówię, zapomniałem, nie było to dla mnie tutaj ważne, przepraszam, może kiedyś do tego wrócę. Sam sobie ukręciłem bicz na siebie, bicz literacki. No cóż, tak bywa, trzeba i opinia pani Beaty, która mi napisała, która świetnie zaproponowała rozwiązanie, kiedy spotykają się obaj panowie we Wrocławiu. Otóż Eberhard Mok i Edward Popielski. Tak, Mok i Popielski. Kiedy jest taka scena, pani Beata przedstawiała następująco tę scenę, że Edward Popielski jest powalony atakiem epilepsji. Wtedy do niego się zbliża dobrze zbudowany brunet z gęstymi, falującymi włosami i pomaga mu po prostu. I twarz tego bruneta jakoś tkwi jeszcze w pamięci Popielskiego. No i właśnie, takie rozwiązanie byłoby bardzo interesujące. Ja wprowadziłem inne, nie powiem jakie oczywiście. Nie zapytam przez grzeczność. Ale tak czy inaczej ta opinia, czy ta propozycja pani Beaty uświadomiła mi, że wracaj, Krajewski, do motywów, które już kiedyś przedstawiłeś, bądź konsekwentny, bo jednak czytelnicy nie tylko pragną nowości, ale pragną jednak osadzenia w pewnym stałym sztafarzu. Z drugiej strony konsekwencja jest tą cechą, która, czy brak konsekwencji jest tą cechą, która czyni nas ludzkimi, bo bardzo trudno jest być konsekwentnym w różnych przejawach życia, więc proszę sobie aż tak mocno tej głowy popiołem nie posypywać. Ale swoją drogą te wieczorne odsłony Popielskiego, no, w kontekście femme fatale, kolejnej femme fatale, to wieczorem czy w nocy się lepiej funkcjonuje z kobietami takimi w tle. Aurelia Teichert, De domo Oskiada Inglisian, vel Inglisowicz.
Matko Boska, kim jest ta kobieta? Tak, to jest młoda, to jest 30-letnia kobieta, która mieszka we Wrocławiu, ale pochodzi z Armenii. Razem z rodzicami uciekła przed rzezią Ormian do Lwowa. We Lwowie, jak wiadomo, była liczna diaspora ormiańska i bardzo wielu Polaków ormiańskiego pochodzenia jest znanych. Nazwiska się powtarzają bardzo często, na przykład takie nazwisko jak Inglisowicz znalazłem. Aha. Istnieje, jest znane. Otóż, ale Oskiada to jest Aurelia rzeczywiście. Tak, a Oskiada to jest Aurelia. Sprawdziłem to w pewnym wykazie nazwisk ormiańskich w internecie oczywiście, bo tutaj nie sięgałem jakoś głębiej. Aha. I ufam autorowi tego hasła, który o Armenii dużo pisze, że Oskiada to jest Aurelia. Aha. Aurelia. Otóż ona trafia do Lwowa i tam zakochuje się w niej pewien bogaty niemiecki przemysłowiec z Wrocławia, który przyjeżdża na targi wschodnie do Lwowa. No i Aurelia, młoda wówczas, młodziutka dziewczyna, zgadza się na związek z nim, on ją prosi o rękę, zgadza się wyjść za niego za mąż, przyjeżdża do Wrocławia. Aurelia Teichert, bo tak się nazywa po mężu, prawda? Ta kobieta jest wkrótce bohaterką wielu skandali obyczajowych, jest genialną pianistką, uzdolnioną o fenomenalnej wręcz pamięci, potrafi w swojej pamięci, w tym niezwykłym rezerwuarze gromadzić nieprawdopodobne ilości informacji, bajtów, powiedzielibyśmy dzisiaj, na przykład akta, czy jakieś tajne dokumenty. Ma w pamięci pewien bardzo ważny, tajny dokument, który może sporo zmienić na europejskiej scenie politycznej i z tym dokumentem idzie do polskiego wywiadu. Ale ona jest okropna, ta kobieta, bo ona proponuje straszne kwoty za te dokumenty i grozi, że jeżeli tych pieniędzy, to jest szantaż, ona jest szantażystką, jeżeli tych pieniędzy nie dostanie, to pójdzie do wroga. Tak, jest szantażystką, ale ma pewną słabość. I tę słabość... Tą słabością jest Popielski. Kapitan Jan Henryk Żychoń wykorzystuje. Otóż ta pani ma słabość do postawnych mężczyzn, którzy się czeszą gąbką. I Żychoń, jak się o tym dowiaduje, o tej jej słabości, natychmiast przypomina sobie o wielkim admiratorze kobiecych wdzięków. Tych oczu pełnych melancholii. Tak. Bo ona też ma oczy pełne melancholii. Oczywiście, a Popielski tam... lubi kobiece oczy pełne melancholii. Tak jest. Popielski jednej kobiecie mówi, że w jej oczach widać, to akurat zaczerpnąłem za pewnym autorem, w jej oczach widać melancholię wzgórz Kanaan. A tutaj mówi, że widzi melancholię góry Ararat. Tak, to świetne. No i Popielski, 48-letni mężczyzna, który już wchodzi w smugę cienia, spotyka... Zaraz o tym porozmawiamy. Spotyka piękną, fascynującą pianistkę, która ma w swojej pamięci pewne dokumenty tajne, doskonale potrafi je wyrecytować, zdanie po zdaniu, słowo po słowie, i Popielski stara się tę treść z jej głowy wydobyć. Czyli mówiąc krótko, musi ją jakoś zauroczyć. I to jest jego tajna misja, która kieruje go do Wrocławia. To jest a Żychoń mówi do niego, tylko się w niej nie zakochaj. No bardzo zabawne, naprawdę. A propos tej kobiety, jeszcze takich rzeczy, o których myślałam czytając, no gdzieś tam myśląc o szpiegach, no myślimy o Jamesie Bondzie. Pomyślałam sobie, że to jest taki trochę James Bond, ale z odsłoną wampirzą. Bo to, że on tylko bez promieni słonecznych może funkcjonować, to bardzo ciekawie pan różne motywy mimochodem gdzieś tutaj przemyca w Popielskim. Bardzo ciekawe, o tym nie pomyślałem. Wie pani o jego cechach wampirycznych? Zupełnie to mi do głowy nie przyszło. A czasami sobie nie uświadamiamy różnych rzeczy. Na przykład ktoś zauważył, bardzo słusznie, kiedyś na spotkaniu autorskim, jeden mój czytelnik zauważył, że moi bohaterowie są zawsze nadzwyczaj elegancko ubrani. No jasne. I że są oni po prostu dandysami. I teraz ten pan, który zwrócił mi uwagę na ten, tak scharakteryzował moich bohaterów, pisał pracę naukową na temat detektyw jako dandys. Kiedy zacząłem tak pobieżnie, dokonałem pobieżnego przeglądu w mojej głowie różnych bohaterów literackich, detektywów, to faktycznie Sherlock Holmes był bardzo starannie ubrany, ale nawet mój ulubiony detektyw, który raczej jest detektywem serialowym i który był wzorem jego aparycja była wzorem dla aparycji Popielskiego, którą stworzyłem, to był Telly Savalas, czyli Kodżak niejaki, raczej, w latach 70. też był elegancki. Niezwykle popularny serial. Tak. I Kodżak był świetnie ubrany. Jak ja oglądam, bardzo lubię oglądać
mam serię płyt z tym kryminałem, który jest może, no, z tym serialem kryminalnym, który może nie jest z jakichś najwyższych lotów, jeżeli chodzi o samą fabułę i intrygę. Klimat, no. Natomiast sam klimat jest niezwykły. Tego zwalistego, potężnego chłopa, który chodzi w świetnych, skrojonych garniturach, Telly Savalas. Tak wygląda Popielski. Ale też myślę sobie, panie Marku, że pan pisze o czasach i o miejscach, w których ten strój miał znaczenie. Oczywiście. Tam bardzo wielu bohaterów, nie tylko Popielski. Rzechoń trochę Popielskiemu zazdrości nawet tej eleganckiej. Tak. On sam jest, tam jest taki fragment, w którym Rzechoń, no, jest dobrze ubrany, ale wciąż nie aż tak dobrze jak Łysy. Tak jest. To rzeczywiście trafna uwaga. Ta elegancja dawna, przyznam się sam, że robi na mnie ogromne wrażenie. Ja ubieram się w sposób dość konserwatywny, bardzo często noszę garnitury. Kiedy pracowałem na uczelni, kiedy byłem wykładowcą uniwersyteckim, to właściwie rzadko kiedy występowałem bez krawata jako wykładowca. Zawsze miałem marynarkę i krawat, a wieczorami, muszę się pani przyznać, wieczorami, kiedy przygotowywałem garderobę na następny dzień, to przykładałem koszulę i krawat do marynarki i patrzyłem, czy te trzy elementy ze sobą barwnie harmonizują. Mam słabość. I moi bohaterowie również. Tak. Chętnie bym żył w tamtych czasach, kiedy mężczyźni chodzili w garniturach, kiedy wyłącznie to był strój codzienny, kiedy nosili kapelusze. Ja też noszę kapelusze zresztą latem. Tutaj też mamy zdjęcie pańskie w kapeluszu. O tak, jest zdjęcie w kapeluszu, tak jest. Zimą, nie latem, tylko noszę kapelusze, a to jest wyjątkowe takie zdjęcie, bo to było wcześniej zrobione. Tak. Otóż pozowane takie. Tak, i lubię to po prostu. Podoba mi się elegancja, jak mówisz, kobieca tamtych lat. Podobają mi się pewne inwencje, choćby to, że na przykład uległa skróceniu suknia kobieca w latach, żeby osłoniła bardziej kolana. Nogi, w latach kolana, łydki bardziej niż kolana, tak, sukienki z frędzlami, tak. To wszystko jakoś robi na mnie wrażenie, ponieważ to jest świat, który mi się podoba pod wieloma względami. Ja lubię dwudziestolecie międzywojenne, lubię historię tego okresu, lubię zwyczaje, obyczajowe smaczki, choćby to, że moi bohaterowie używają łaciny. Wtedy sentencje łacińskie były no, wyznacznikiem, powiedzmy, inteligenta obycia. Polskiego czy niemieckiego w tym czasie. To mi się bardzo też podoba. Zatem, jak pani widzi, strój jest tylko jednym z wielu elementów czasów, które opisuję, a w których jestem, do których mam bardzo silny, pozytywny, emocjonalny stosunek. Widzi pan, jaka konsekwencja, panie Marku? A mówiliśmy o braku konsekwencji, a tutaj wszystko jest bardzo konsekwentnie przeprowadzone. Co to jest Piasecznica? Piasecznica jest to... Tak a propos klimatu i miejsc, czytam. Tak. Piasecznica. Piasecznica to jest pojemnik na piasek, bardzo często ozdobny, piękny, który jest ozdobą eleganckiego biurka. Otóż nie zawsze używano bibuły, żeby wysuszyć atrament, jaki pozostał po napisaniu jakiegoś pisma oficjalnego, na przykład. Otóż wysoki urzędnik czy sekretarz danego urzędnika pisał piórem i obsadką, albo piórem wiecznym, powiedzmy jakimś świetnym, które wtedy się już pojawiały, znakomite pióra wieczne. Sam jestem miłośnikiem wiecznych piór. Otóż kiedy pisał, no to na papierze pozostał mokry ślad, trzeba było poczekać aż chwilę, aż wyschnie ten atrament, prawda? No i żeby niedługo czekać, to zwykle przysypywało się piaskiem. Piaskiem takim bardzo, bardzo miałkim, właściwie pyłem takim, prawda? Natychmiast w ten piasek wsiąkał atrament, wówczas się dokument, bardzo często pisany na takim czerpanym albo twardym papierze, lekko się zawijało. Piasek się strącało z powrotem do piasecznicy. Świetne. Albo gdzieś do kubła. Taki oto smaczek. Taki oto smaczek i takich smaczków naprawdę jest sporo. My tak elegancko rozmawiamy o tej powieści, ona się zaczyna od tak nieeleganckiego zdania i tak nieeleganckiego motywu, o którym za moment, ale zamknijmy ten wątek dandysów. Popielski mówi takie zdanie, a propos już poznanej Aurelii Oskiady, przepiękne imię. Mam ją uwieść, panie kapitanie, czy ja wyglądam na żigolaka? Jestem stary, łysy i zmęczony. Przejechałem prawie 1000 kilometrów, aby się dowiedzieć od pana, że mam być ogierem. No co z tym Popielskim? Stary, łysy i zmęczony. On jest w jakimś chyba takim trudnym męskim momencie. No tak. Jest w trudnym momencie. Oczywiście, no, trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście jest zmęczony. Jechał z Lwowa. A 48 lat to nie jest stary człowiek, Edwardzie. To prawda, to jest to racja, tylko musimy też, nie zawsze możemy przykładać nasze współczesne wyobrażenia do tamtych czasów. Jasne. Na pewno pani pamięta takie zdanie z Zbrodni i kary Dostojewskiego, opisujące matkę Raskolnikowa. Była szczupłą, delikatną kobietą, a na jej twarzy
widać było ślady dawno minionej urody. Ta kobieta miała 42 lata, matka Raskolnikowa. Ślady dawno minionej urody. Smutno mi to słyszeć, to prawda, no, 42 lata. Już niedługo. Dzisiaj kobieta 42... Początek życia, 42-letnia, początek to jest, urody. Jasne, że tak. Zatem to jest zmiana po prostu, to jest zmiana. Ewidentna, wyraźna zmiana. Izabela Łęcka w Lalce Prusa miała lat 26 i uważano ją po prostu już za przebrzmiałą, starą pannę, tak, po prostu. I wówczas ją swatano ją z jakimiś mężczyznami, którzy dobiegali 80, byleby tylko za kogoś wyszła za mąż, prawda? I tak to wyglądało. Zatem inaczej dzisiaj patrzymy, inaczej patrzyli ludzie wtedy. 48-letni mężczyzna był na ogół poważnym panem, który już miał rodzinę, często wnuczęta, prawda? Powoli już ludzie były, oczywiście ludzie umierali znacznie szybciej niż dzisiaj. Tak, kiedyś czytałem pewną książkę, której był opis. Jej autor zbadał, proszę sobie wyobrazić, groby ludzi umierających na terenie dzisiejszego polskiego Pomorza Zachodniego. Mhm. Były to groby wiejskie, groby w miasteczkach i wyszło, proszę sobie wyobrazić, średnia to były biedne rejony Niemiec, bo to groby niemieckie. Tak. Wyszło, że 42 lata to była średnia wieku mężczyzn. Także to się już powoli ci mężczyźni wtedy, no, różne choroby ich dopadały. Ludzie umierali o wiele szybciej niż teraz. 48-letni mężczyzna, który nagle czuje, że wchodzi w smugę cienia. Nagle przejeżdża, nagle czuje potworne zmęczenie, jedzie wiele kilometrów i dowiaduje się, że ma być uwodzicielem. 30-latki. Po pierwsze, ta rola takiego żigolaka niekoniecznie mu odpowiada, no bo czuje się wykorzystany, potraktowany przedmiotowo. No prawda? Z drugiej strony no, jest to misja szpiegowska, która go odsyła do jakiegoś nieznanego zupełnie miasta, do Wrocławia. Zatem jest ciekaw tej misji, prawda? Chce się wyrwać choć na chwilę ze Lwowa, z tych znanych mu dobrze okoliczności, ze swoją kuzynką, cudowną Leokadią, która jest bardzo mądrą i piękną kobietą, z którą wspólnie wychowuje dorastającą córeczkę, Ritę. Ale chce się wyrwać, ma tego dość przez chwilę, bo pragnie czegoś nowego. To akurat tutaj Popielski nie jest do mnie podobny, bo ja lubię stałość, stałe elementy, nie lubię zaskoczeń, nie lubię niespodzianek, lubię teraźniejszość, lubię przewidywalność i sensowność, i racjonalność. Tak bym to ujął najkrócej. Otóż Popielski zostaje potraktowany jako żigolak, no i to w tym się budzi pewien opór. Jednak uroda tej kobiety... Właśnie chciałam powiedzieć, jest warta, tak, tego jest poświęcenia. Ta melancholia w góry Ararat, którą widzi w jej oczach, to ona jest w typie Popielskiego, bo Żychoń nie tylko, że... On pamięta, kogo lubi Popielski. Oczywiście, nie tylko, że wie doskonale o tym, że Aurelia gustuje w takim typie mężczyzn, w dużych, zwalistych, prawda, i... Dużo starszych, to jeszcze oprócz tego wie doskonale, że Popielski gustuje w kobietach o takiej orientalnej, urodzie. Semickiej urodzie, można powiedzieć. Mm-hmm. Oczywiście Ormianie to nie są Semici, ale mówimy tutaj o pewnym takim stereotypie ciemnowłosej, czarnowłosej, smagłej kobiety o delikatnej cerze, prawda? No, tego typu. Popielski takie kobiety lubi, bo się przyznał do tego kiedyś Żychoniowi. W jednej z moich poprzednich powieści, gdzie panowie obaj urządzili sobie Odyseję po lwowskich domach publicznych. Tak też przywołana jest ta Odyseja w czasie zdrajców. No właśnie, panie Marku, to teraz trochę o tych zdrajcach i może o tych ciemnych charakterach, bo też nie zdradzamy zbyt dużo z fabuły, jeżeli państwu opowiemy, bo to czytają państwo już na okładce, że poza spotkaniem z piękną Aurelią, które czeka Popielskiego we Wrocławiu, czeka go również spotkanie z brutalnymi funkcjonariuszami tajnych służb hitlerowskich. I to naprawdę nie są eleganckie zachowania, tylko to są koszmarni ludzie. Muszę panu powiedzieć, że początek powieści, ta pierwsza scena, ta otwierająca scena i pierwsze zdanie, dookoła tylko smród i smród, westchnął ze złością radca rządowy Walter Roniger. Ależ to miasto okropnie cuchnie, jak zresztą wszystko w tym zażydzonym kraju. Wszystkie te zdania, które pan pisze w kontekście Abwehry, w kontekście Niemców, one ociekają takim złem, taką niechęcią, taką pogardą. No, po pierwsze, każda powieść musi zacząć się sugestywnym zdaniem.
To jest pewne abecadło kreatywnego pisania. A to jest tylko początek, to zdanie tylko otwiera całą scenę, która nas prowadzi do okropnych zachowań. Tak jest. No tutaj wiemy, jak się nastawić do tych bohaterów. Tak, tu mamy do czynienia z hitlerowcami, którzy ujarzmili miasto, stolicę Polski, Warszawę. No i z wielką butą, pychą i arogancją pokazują, że oni tutaj rządzą. Wjeżdżają do Warszawy, oczywiście wymyślają pod wpływem propagandy, która odczłowieczyła i Polaków, i Żydów przede wszystkim, prawda? Oczywiście. Propagandy hitlerowskiej, to no, oni widzą w mieszkańcach Warszawy no, prawie, że no, jakieś insekty, które trzeba tępić, prawda? To jeszcze nie dochodzimy do tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, to jeszcze daleko do tego, ale już potworny, już antysemityzm potworny daje o sobie znać. Pogarda wobec innych ludzi. Tak. Ten bohater, Walter Ronniger, w swoich wspaniale błyszczących oficerkach. W tym Mercedesie. W tym biednym miejscu, gdzie tak źle są traktowani ludzie, którzy po prostu, no właśnie Żydzi, którzy są wyniszczeni. Koszmar, to jest koszmar. Tak jest, najgorsze jest to, przyznam się, że z trudem mi się to pisało. Tak, czasami są takie momenty w mojej powieści, że czuję pewien dyskomfort, kiedy je tworzę. Po prostu oburzam się. Najchętniej bym tego nie pisał, z drugiej strony wiem, że to jest potrzebna, ta scena potrzebna, że ona coś ważnego pokazuje. Ona pokazuje choćby psychikę bohaterów i nastawienie do świata. I na przykład taka jest scena, jak ci Niemcy urządzają sobie wycieczkę poprzez ulice zamieszkałe głównie przez Żydów w Warszawie i tam no, tych ludzi upokarzają, patrzą na nich jak na zwierzęta. Pamiętam dokładnie, jakie wielkie wrażenie na mnie zrobiła informacja, którą czytałem bardzo dawno temu, o tym, że mieszkańców Afryki przywożono do Wrocławia i pokazywano, czarnoskórych Afrykanów, pokazywano w zoo wrocławskim w 1914 roku. Tak mnie to wtedy wstrząsnęło mną to po prostu, że napisałem książkę Mok ludzkie zoo na ten temat. To jest bardzo ważny motyw tych ludzi. Otóż też to pisałem trochę wbrew sobie. Czułem dyskomfort, kiedy tworzyłem takie obrazy, ale to było potrzebne. Czasami nie zawsze się pisze gładko i dobrze, czasami trzeba się przemóc, pokonać pewne wewnętrzne opory, po to, żeby scena była jeszcze bardziej sugestywna. Tak było tutaj. Niemcy w swoich lśniących oficerkach jadą przez Warszawę i gardzą Polakami i Żydami, których tutaj spotykają. Tak właśnie było. Przyznam się, że tutaj pod wpływem różnych rozmów czasami dochodzę do wniosku, że może ja za bardzo epatuję tym, co niektórzy moi czytelnicy nazywają obrzydlistwem. Choćby ten smród, może tego smrodu za dużo, pomyślę o tym, może się poprawię w kolejnych powieściach. Sam nie wiem, co zrobię. W każdym razie dziękuję, że pani na to zwróciła uwagę. To jest sugestywna pierwsza scena. Pierwsze zdanie musi być zawsze bardzo ważne. No i potem nastąpić po tym zdaniu no coś, co czytelnika przykuje do książki. To są pewne prawidła twórczego pisania. Mówi pan o tym, że akcja dzieje się w 1935, ale my zaczynamy od roku 1939. Dlaczego? To też państwo zobaczą, bo to wszystko się wiąże z tajnymi dokumentami, z tym, kto te tajne dokumenty posiada, kto zna ich treść, a kto tej treści nie zna. Czy to jest taka trochę opowieść o pojedynku wywiadów, Abwera kontra polski wywiad? Tak jest, tak właśnie jest i zastosowałem w tej książce ulubioną przeze mnie kompozycję klamrową. Czyli i prolog, i epilog toczą się w innym miejscu i w innym czasie, niż płynie główny nurt powieści. I tak właśnie jest tutaj, 1939 rok. Poznajemy trochę losy wojenne Popielskiego. Popielski zostaje ewakuowany, znajduje się w Rumunii. I tam w Rumunii no, otrzymuje pewną ważną wiadomość, ale zbyt wiele nie zdradzajmy. To jest walka wywiadów. Tak, walka wywiadów, która często nam się kojarzy jako pojedynek dżentelmenów, a naprawdę była... Chcielibyśmy, to jest takie romantyczne wyobrażenie, prawda? Otóż to. Tak jak romantyczne wyobrażenie o przestępcach, a oni nie są romantyczni. Nie są romantyczni. Podobnie i funkcjonariusze wywiadów często po prostu deptali ludzką godność, często wykorzystywali cynicznie innych. Tak też jest i tutaj. Tutaj są zarówno Jan Henryk Żychoń, wspaniały as polskiego wywiadu, też nie do końca jest czysty i nie do końca był czysty, o czym
o czym mówią wyraźnie opracowania historyków. Czyli ja nie mówię o tym takim bardzo poważnym zarzucie, jaki stawiano Rzychoniowi, że on akta polskiego wywiadu niejako sprzedał Abwerze, że był agentem Abwery. Nie, to jest wyssane z palca. To te poglądy historyków zostały dawno obalone, nielicznych historyków zostały dawno obalone. Ja myślę tutaj o innym postępowaniu, o wykorzystywaniu cynicznym różnych osób, ludzi, kobiet. Rzychoń nie ma tutaj samych jasnych, nie można odmalować, nie można go widzieć tylko w jasnych barwach, jeżeli chodzi o postać autentyczną. I również mojej powieści. Jan Henryk Rzychoń też ma swoje ciemne strony, zresztą podobnie jak wszyscy w tej powieści. Tu nie ma jasnych bohaterów. O to chodzi w tym tytule, o to chodzi w czasie zdrajców. Jest taki tekst, który mówi Rzychoń: ma pan rację, że mi pan nie ufa, mruknął w końcu Rzychoń. W tym fachu nie można ufać nikomu. Tutaj nie ma moralnych racji, jest zwykły, zimny interes. Panie Marku, jakim wspaniałym chyba wyzwaniem, a może nie, literackim jest zdrada? I to, że właśnie nie można ufać nikomu, bo każdy może cię zdradzić. Jest bardzo ciekawym psychologicznym wyzwaniem. Dlatego, że aby dokonać zdrady, musi nastąpić w życiu ludzkim jakiś przełom. I teraz jaki to jest przełom? Aha. Co sprawia, że jeden zdradza, bo obiecano mu na przykład sukces artystyczny, bo tak bywa. I tu tak jest trochę też w tej książce, nie zdradzajmy zbyt dużo. Nie. Inny zdradza, ponieważ oczywiście potrzebuje pieniędzy i chce podnieść swój status. Jeszcze inny, bo może realizować swoje ukryte pragnienia, które nie zawsze społecznie są akceptowalne. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Mamy bardzo dużo odcieni zdrady, właściwie motywacji, która prowadzi do zdrady. I tutaj jest oczywiście pole do popisu dla autora, dla pisarza, który chciałby wiarygodnie przedstawić zdrajcę. Wiarygodnie, nie mówię tu, że z sympatią, to nie jest tak, że każdy z nas może być zdrajcą. Ja tu negatywnie, jednoznacznie oceniam tych zdrajców. Jasne. Natomiast nawet ci, którzy postępują w sposób prawy, też nierzadko muszą dokonywać rozrachunku zysków i strat i też nie zawsze postępują moralnie i etycznie. Tak też jest w tej książce oczywiście. Kiedy wierchuszki wywiadu polskiego i niemieckiego się dogadują ponad głowami takich ludzi jak Rzychoń czy Popielski, więcej nie zdradzajmy, ale jest tutaj taki bardzo ważny motyw, kiedy następuje porozumienie, pewna rozmowa, nazwijmy to. Porozumienie, no to za dużo powiedziane. Otóż to wszystko jest niezwykle ciekawe. Kiedy człowiek decyduje się, aby zdradzić swoje przekonania, aby zdradzić swoją ojczyznę, aby zdradzić swoją rodzinę, co musi na niego wpłynąć? Błahostka czy coś bardzo poważnego? Pan powiedział, że to zawsze jakiś przełom decyduje o tym, że ta zdrada jest dokonana albo nie. A co było zaczynem akurat tej powieści? Czy ten Wrocław, czy znów dwudziestolecie, czy Rzychoń? Na pewno konsekwencja z wcześniejszą częścią, czy właśnie motyw zdrady? Tutaj... Czy ta zdrada świetnie pasowała do tamtych czasów i do tego, co się działo historycznie? Oczywiście, zdrada dobrze pasuje do... Na szpiegów również. Oczywiście, do każdego konfliktu służb specjalnych. Przecież podwójny szpieg to jest stały topos, stały motyw, stała figura takich opowieści, które ja też tworzę. Tutaj, co było początkiem? Sam właściwie nie wiem, jaki był punkt wyjścia. Może nie ma konkretnego. Zainteresowało mnie to właśnie w kontekście tych różnych motywów, które pan przywołuje ze względu na swoją konsekwencję, ale również jako to nowum. No też wydaje mi się właśnie zdrada bardzo ciekawą materią, taką literacką, która otwiera wiele drzwi. Tak, tutaj przede wszystkim był punkt wyjścia, punktem wyjścia była historia. Ja jak czytałem o Rzychoniu i o jego poczynaniach, zauważyłem tam bardzo wiele momentów, które mogły być świetnie wykorzystane fabularnie. Mm-hmm. Niedawno wyszła książka o Rzychoniu Andrzeja Brzezieckiego, którą czytałem z wielkim zainteresowaniem i tam znalazłem jeden czy dwa punkty, impulsy. Bo mnie najpierw musi być impuls oczywiście, czyli to jest jakaś jedna scena, jakaś jedna opowieść, jakaś krótka na ogół historia, a ona dopiero wywołuje u mnie ciąg skojarzeń, dzięki którym tworzę dominantę powieści. Dominantą powieści jest kto, kogo i dlaczego zabił. To jest dominanta powieści. Jasne. Jak już to mam, to wtedy dopiero wychodzę i zaczynam tworzyć poszczególne sceny.
Tak wygląda moja praca. Odsłaniam tutaj trochę tajniki warsztatu twórczego. Tak to robię. Oczywiście i tutaj impulsem były zachowania Żychonia wobec pewnej kobiety, którą Żychoń po prostu wykorzystał w rzeczywistości, bo o tym wyraźnie książka Brzezińskiego mówi. To jest jeden z epizodów, ale bardzo ważnych epizodów w życiu Żychonia. I od tego zacząłem. Postać kobieca wydała mi się bardzo interesująca. Przecież szpiegowskie rozgrywki były wspaniałe przedstawicielki tej profesji, że tak wyrażę, szpiegowskiej. Krystyna Skarbek, nasza Polska, ale wcześniej to słynna, wręcz emblematyczna Mata Hari, prawda? To gdzie szpiegostwo? Tam muszą być piękne kobiety, a gdzie jest szpiegostwo i gdzie jest gra i walka wywiadów, musi być zdrada. Nawet musi. Swoją drogą ten Jan Henryk Żychoń, zwany Janiem, to taka mocna konkurencja dla Edwarda, taka silna postać męska. Pan jest ewidentnie nim zafascynowany, myśmy już rozmawiali o nim przy okazji wcześniejszych części. Może on pana zaprowadzi jeszcze w inną stronę, w innego bohatera właśnie, w rozwijanie Żychonia. Kto wie, nie wykluczam tego, chociaż muszę powiedzieć, że jednak to byłby za daleko posunięty eksperyment, żebym porzucił mojego bohatera Edwarda całkiem, albo Eberharda Mocka, czyli innymi słowy, gdybym miał napisać powieść o Żychoniu, to jest może kwestia przyszłości, bo to jest bardzo interesująca postać, niezwykle interesująca, Janio, prawda? Jan Henryk Żychoń. Wiele o nim czytałem i nadaje się idealnie do wykorzystania, człowiek do wykorzystania literackiego, człowiek nieprzebierający w środkach, brutalny, lubiący również alkohol, ulegający wdziękom niewieścim, a jednocześnie konsekwentny do bólu wróg niemieckich służb specjalnych. Na jego głowę wyznaczono nagrodę, prawda? Próbowano go porwać parokrotnie. I też bardzo ważna jego cecha, która ma związek z pewnymi tarciami w łonie samego polskiego wywiadu. Otóż on był szefem referatu Zachód. Był szefem ekspozytury numer 3, prawda, w Bydgoszczy. I to była centrala wywiadowcza, której działania były skierowane przeciwko Niemcom. Natomiast konkurencją dla tej centrali, bo walczącą o pieniądze, o dotacje, była Centrala Wschód. I tam główni oficerowie tej Centrali Wschód nienawidzili Żychonia. Jerzy Niezbrzycki i inni oskarżali go później, podczas wojny, tak mocno, przed Władysławem Sikorskim, który jednak nie dał się zwieść ich oczernianiu Żychonia oczywiście. Żychoń miał dość wszystkiego, wtedy był zdenerwowany, niezwykle zaniepokojony i wzburzony tym, że on, który tyle zrobił dobrego dla Polski, jest tutaj oczerniany przez swoich zaprzysięgłych wrogów, zawistników. Prosił, żeby go wysłano na front, trafił i zginął pod Monte Cassino. Wielka, ciekawa postać, interesująca, niejednoznaczna. Naprawdę aż się dziwię, że do tej pory Jan Henryk Żychoń nie był głównym bohaterem jakiejś świetnej powieści szpiegowskiej albo bardzo dobrego filmu. No ale tutaj daje mu pan coraz więcej głosu. Skoro o tym mówimy, to jeszcze dwie rzeczy ode mnie i zaglądam do pytań od państwa. Cechy idealnego szpiega? No, oczywiście opanowanie. Konsekwencja, zimna krew. Nieszczęsna. Konsekwencja niekoniecznie, bo elastyczność. Elastyczność w działaniu. Ja nie jestem oczywiście specjalistą od służb specjalnych, ale pytam z perspektywy pisarza. Ale jako pisarz mogę powiedzieć, że takie bym cechy widział właśnie w takim idealnym szpiegu, czyli elastyczność w działaniu, dostosowywanie się momentalne do nowych okoliczności. Stąd kameleon bywa często symbolem służb specjalnych. Oraz oczywiście niezłomność, nieuleganie emocjom, siła woli. Zimny spokój. Pan byłby dobrym szpiegiem? Ja nie. Nie byłbym dobrym szpiegiem. Ponieważ... Nawet się pan nie zastanowił, od razu pan powiedział, ja nie. Zdecydowanie nie, ponieważ no nie zawsze, właściwie to powiem mocniej, mało kiedy jestem w stanie dopasować się do zmieniających się okoliczności. Jestem człowiekiem, który żyje nie kameleon. Odtąd dotąd, który w stałych godzinach postępuje, robi to, a to, który idzie utartymi ścieżkami, który jest pedantyczny i nie znosi zmian.
Tak jestem, a przecież to jest zaprzeczenie. Życia szpiega. Takiego życia szpieg nie mogły prowadzić, bo to są nieustanne zmiany, nieustanne nowe informacje. Jedna z moich znajomych mówi mi, że dostaje ponad 100 maili dziennie, proszę sobie wyobrazić. 100 maili, oczywiście nie na wszystkie odpowiada od razu. No jasne. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja dostał 100 maili, bo ja skrzynce bym zobaczył 100 maili jednego dnia. I musiał pan na nie odpowiedzieć. To od razu musiałbym odpowiedzieć. Nagle by moje życie stało się chaosem, bo nagle ta godzina, którą zaplanowałem na napisanie na przykład pół rozdziału jakiegoś, ta godzina musiałaby być na co innego poświęcona. To jest problem ludzi, którzy żyją w sztywnym schemacie. Ja taki jestem. Wyznaję. Nie ma stu maili, spokojnie, ale są pytania. Pani Tatiana pyta o motto, które pojawia się w powieści. To cytat z Goethego. Dlaczego? Tak. Może przytoczymy, bo ja też sobie zanotowałam. Dziękuję pani Tatiano za to pytanie. Zamknijcie wasze serca staranniej niż wasze drzwi. Nadchodzą czasy zdrady. To jest motto z Goethego, które to motto ma bardzo ścisły związek z omawianym przez nas, prezentowanym przez nas Janem Henrykiem Żychoniem. Otóż bohaterem tego dramatu Goethego, tytuł jest Goetz von Berlichingen, Goetz, tak się nazywa ten bohater, prawda? Żelaznoręki Goetz z Berlichingen, rycerz niemiecki, prawda? Czyli, który jest bohaterem tego dramatu. Otóż kiedy w 1939 roku 5 bodaj to było września, wojska niemieckie wkroczyły do Bydgoszczy. Natychmiast specjalna grupa udała się do miejsca zakwaterowania Jana Henryka Żychonia, do biura ekspozytury numer 3 w Bydgoszczy. Z nadzieją, iż tam znajdą mnóstwo dokumentów, które im się potem przydadzą. Wpadli do jego biura, zastali otwartą kasę pancerną, pootwierane wszystkie szuflady, a na stole leżał liścik wizytowy. Goetz von Berlichingen. Czyli odwołał się do tego bohatera, sprytnego, bohatera przebiegłego. Wówczas jeden z gestapowców powiedział: ma poczucie humoru ten ptaszek. Myśląc o Żychoniu oczywiście. No jasne. To jeszcze jedno ode mnie na koniec, panie Marku, takie podziękowanie właściwie za to, że poza tymi mocnymi bohaterami i bohaterkami, wyrazistymi akcją historyczną, pokazuje pan Polskę niehomogeniczną. To znaczy ta Polska jest pełna postaci z różnych, dzisiaj nam by się wydawało, obcych stron, a przecież to są nasze strony. Żydzi, Ukraińcy, Ormianie, to jest też duża siła tych historii, bo one pokazują taką wielokulturową, różnobarwną tradycję polską. Tak, gdybym miał tutaj jakąś wygłosić deklarację, to jestem niezwykle zafascynowany nie tylko dwudziestoleciem międzywojennym, ale niezwykle bliska mi jest idea Polski jagiellońskiej, Polski obejmującej bardzo wiele narodowości, Polski niejednolitej, Polski zróżnicowanej religijnie, etnicznie, a jednocześnie Wielkiej Rzeczpospolitej, która była potężnym krajem, ważnym krajem europejskim, bardzo ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Ten kraj, którym oczywiście mogło być wiele rzeczy, no, większość rzeczy mogło być wyglądać lepiej niż wyglądało. Na przykład no, ta choćby zaprzepaszczona Unia Hadziacka, która mogła stworzyć Rzeczpospolite Trojga Narodów, czyli Litwinów, Polaków i Ukraińców. Zaprzepaszczona możliwość. To wszystko jest mi bardzo bliskie i jestem wielkim miłośnikiem różnorodności kulturowej, religijnej, narodowościowej, to mnie bardzo interesuje. Interesują mnie i nie zdawałem sobie sprawy nawet, że na terenach Polski kiedyś jako młody człowiek, który żył w takim no, homogenicznym społeczeństwie, prawda, nie zdawałem sobie sprawy, że tutaj takie wspaniałe mieszały się i takie niezwykłe tradycje, które ukształtowały również no, nasze myślenie w dużej mierze, nasz świat wyobrażeń. Jasne. To jest piękne. I staram się te tradycje jakoś ożywiać. I proszę tego nie zaprzestawać. Proszę nie to zaniecham robić dalej. Na pewno. Nie zaniechać. Bardzo dziękuję, panie Marku. Bardzo a dziękuję. Państwu życzę naprawdę wciągającej lektury. Czas zdrajców, Marek Krajewski, na targach książki Empiku. Czekam na kolejne spotkanie. Ja również. Bardzo pani dziękuję. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia i do poczytania. A państwa zapraszam jeszcze do naszego studia pogodowego. Tam sprawdzamy targową prognozę pogody, co przed nami.
Zamyśliłam się trochę o tej różnorodności, bo też będzie ona towarzyszyła targom, kolejnemu tygodniowi targów książki Empiku i kolejnym spotkaniom. Już dzisiaj wieczorem o 20:00 prosto ze wschodu, piękny front ze wschodu, bardzo ważny, bardzo poruszający. Oksana Zabuszko, Planeta Piołun, zbiór jej esejów i na pewno bardzo ważna rozmowa Witka Szabłowskiego z tą nietuzinkową, zjawiskową wręcz ukraińską pisarką, artystką, kobietą zaangażowaną w to wszystko, co dzieje się dookoła nas. A skoro o Ukrainie mowa, to jutro o 20:00 spotkanie z autorem pierwszej wydanej w Polsce biografii Wołodymyra Żeleńskiego. Wojciech Rogacin zagości na targach książki Empiku. Skoro już jutrzejsza pogoda książkowa i literacka, to warto przypomnieć, że Wojtek Chmielarz, jak zawsze elegancki, jak zawsze z temperamentem, wkroczy i usiądzie na żółtej kanapie Empiku po to, by opowiedzieć o swojej nowej powieści Długa Noc. Zachęcam Państwa do tego, aby uczestniczyć we wszystkich targowych spotkaniach w kolejnym tygodniu tej wyjątkowej imprezy, popijając herbatę Lipton. Jeśli Państwo to robią, proszę zrobić zdjęcie, wysłać do nas, premiera@empik.com. Nagradzamy fotografie przy czytaniu książek, przy zamawianiu książek, przy oglądaniu naszych spotkań. Do wygrania są bony o łącznej wartości 1000 zł na zakupy w Empiku, a także nagrody od naszego partnera, a więc od Liptona. Do zobaczenia, drodzy Państwo, i smakowitego wieczoru. Na program zaprosił sponsor, producent herbat marki Lipton. Odwiedź targi książki Empiku dostępne na empik.com i w salonach na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do minus 50%. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do naszych salonów, w których czekają dodatkowe promocje. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź, jakie inne atrakcje dla Ciebie przygotowaliśmy.